Piotrowski Uniwersytet Narodowy w dzisiejszych czasach występuje jako uosobienie najlepszych tradycji klasycznego wykształcenia wyższego, personifikując potężny potencjał wybitnych szkół naukowych i współczesnych kierunków wprowadzania technologii innowacyjnych. Słynna historia Uniwersytetu zaczyna się w roku 1918, kiedy poprzez rządy, na czele których był hetman Skoropadzki, został uchwalony statut Uniwersytetu Katrynosławskiego. Rozwój Uniwersytetu został związany z imionami takich znanych uczonych i akademików jak Pisarzewski, Jawornicki, Dynnik, Taranowski. Symboliczne jest to, że pierwszym budynkiem uczelni został pałac księcia Potiomkina, bowiem jeszcze w końcu XVIII wieku, właśnie podczas jego rządzenia na stanowisku gubernatora, powstał pomysł stworzenia w mieście uczelni. Wtedy nawet ukazał się dekret Katarzyny II o założeniu uniwersytetu w gubernatorskim mieście Katrynosławie. Według tego dokumentu nie tylko nauk, lecz również sztuki powinno się uczyć. Znakomite strony historii Alma Mater odbijają burzliwe życie państwa, z którym uniwersytet wzrastał, wzmacniał się, otrzymywał uznanie na całym świecie. Powstało w nim około 30 ośrodków naukowych, które sprzyjały wzmacnianiu pozycji uczelni jako lidera nauk akademickich. Poza tym stworzenie potężnego ośrodka inżynierii rakietowej spowodowało faktyczną unikalność tego klasycznego uniwersytetu. Sławą i dumą Uniwersytetu są jego absolwenci, wśród których są znani pisarze Oleś Honczar, Pawło Zagrebelny, Walerian Підмогильний, akademicy Сергій Нікольський, Володимир Мосаковський, Олег Трубачов, Володимир Пилипенко, вибітні політиці oraz działacze obywatelscy. Najwyższą nagrodę państwa, tytuł Bohatera Ukrainy, przyznano 6 naszym absolwentom. Chodzi o słynnych humanistów teraźniejszej epoki – Pawła Zagrebelnego i Olesia Honczara oraz znanych konstruktorów branży rakietowo-kosmicznej Stanisława Koniuchowa, Jurija Aleksiejowa, Wolodymyra Komanowa, Wolodymyra Siczowego. Tradycje minionych generacji mnożą się przez współczesnych uczonych, wykładowców i studentów Uniwersytetu. Według wskaźników integrowanych, złożonych z rezultatów monitoringu zarówno ekspertów, jak i młodzieży, DNU jest w czołówce laureatów corocznego konkursu wyższych uczelni Ukrainy pod tytułem Zofia Kijowska i wystawy międzynarodowej Współczesne wykształcenie na Ukrainie. Jeden z najszerszych na Ukrainie wachlarzy specjalności, jak i wysoki poziom kwalifikacji zawodowych proponowany przez uczelnię, przyciąga maturzystów z wielu krajów. Obecnie 15 tysięcy studentów uczy się w 84 specjalnościach na różnych wydziałach. W ścianach uniwersytetu odnajdują własne powołanie fizycy i lirycy, matematycy, dziennikarze, ekonomiści, plastycy-projektanci, socjologowie, filozofowie, archeolodzy, programiści, konstruktorzy rakietowo-kosmiczni, aparatów latających i technolodzy przemysłu spożywczego. Na uniwersytecie jest zatrudnionych 160 doktorów i prawie 700 kandydatów nauk, co stwarza wprost unikalne możliwości, pozwalające wprowadzać kursy międzydyscyplinarne, innymi słowy, odpowiadać współczesnym wymaganiom dla zawodowców najwyższego poziomu. O tym, że wykształcenie uniwersyteckie odpowiada standardom światowym, świadczy uznanie ze strony kolegów zagranicznych. Na czas dzisiejszy mamy około 50 dwustronnych umów o współpracę sporządzonych między DNU a czołowymi uczelniami oraz instytucjami naukowymi z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Polski, Rosji, Turcji, Chin, Brazylii, Stanów Zjednoczonych. Uniwersytet jest oficjalnie uznanym liderem regionalnym w udanych realizacjach projektów Tempus Tacis. Poza tym DNU wchodzi do kilku międzynarodowych asocjacji uniwersyteckich, wśród których najbardziej znane są UNITED i Forum Euroazjatyckie. W ubiegłym roku akademickim aż 47 delegacji zagranicznych, edukacyjnych i rządowych odwiedziło Dniepropetrowski Uniwersytet Narodowy.
Uniwersytet został też alma mater dla specjalistów z 49 państw. Studenci wszystkich uczelni miejskich mają możliwość korzystania z unikalnego księgozbioru Uniwersyteckiej Biblioteki Naukowej imienia Olesia Honczara, który zawiera ponad 2 miliony egzemplarzy literatury pięknej, naukowej, metodycznej oraz periodyki. W sali internetowej studenci i wykładowcy mają dostęp do innych podobnych bibliotek z całego świata. Co rok do tej skarbnicy zwraca się po wiedzę ponad 60 tysięcy czytelników. Pałac Sportu DNU oferuje warunki treningu 24 dyscyplin sportowych. Nasi zawodnicy weszli do reprezentacji kraju z badmintonu, wodnego polo, biegu na orientację w terenie, lekkiej atletyki, karate i żeglarstwa. Prawdziwą perłą nie tylko Uniwersytetu, ale i całego Dniepropetrowska jest pałac studentów DNU, były pałac księcia Potiomkina. W czasach teraźniejszych kreatywna młodzież naszego miasta otwiera w sobie i kształci w 24 zespołach różnorakie talenty, a 12 z nich ma honorowy tytuł ludowy i wzorowy. Dla młodzieży, co studiuje i będzie studiowała na DNU, słynna przeszłość Uniwersytetu jest pewnością stałego rozwoju i powodzenia w zwycięstwach i sukcesach dziś oraz w przyszłości. Chęć rozwoju Uniwersytetu z długofalowym pożytkiem stwarza doskonałe warunki do wymiany wiedzy, jak też kontaktów międzynarodowych na szczeblach klasycznych wyższych uniwersytetów.